Robert Balcerzak otrzymał z rąk Darko Jefticza karnet wyglancowany na mecze Lecha Poznań. Kibic kolejorza znalazł się w trójce najszybszych uczestników konkursu, którzy musieli odpowiedzieć, jakiego zawodnika pozyska klub z ulicy Bułgarskiej. Zwycięzca był zaskoczony tak miłą niespodzianką, a nam zdradził, jak udało mu się zgadnąć nazwisko szwajcarskiego piłkarza. Sprawdziłem też wiek, jak to powiedzieć, grupy młodzieżowe Szwajcarii, bo wcześniej chyba tam dwa albo dzień wcześniej była wiadomość taka podana, że Lech zaczął się interesować ligą szwajcarską, więc sprawdziłem szwajcarskich zawodników z młodzieżówek i Darko był chyba jako trzeci w drużynie młodzieżowej z Szwajcarii, więc potem pojawiła się informacja z tym, te zdjęcia. I numer 20 mi pasował, więc Darko ma numer 20, grał w poprzednim sezonie z numerem 20 i wpisałem Darko i okazało się, że to on. Dla Darko Jefticza był to miły początek w Lechu Poznań. Fajnie jest sprawiać ludziom szczęście. Kiedy mogę to robić, sam również jestem szczęśliwy i uśmiechnięty. Czy fani na ulicach rozpoznają cię? Yes. Tak, kiedy ostatnio byłem w sklepie, dwóch kibiców podeszło do mnie i poprosiło o zdjęcie.